Zastanawia mnie jedno. Co Hollywood 10 lat temu pomyślał, tworząc adaptację gry planszowej polegającą na zestrzeliwaniu statków? Swoją drogą, mam ekskluzywną wersję Old School Baby. Nie jestem z tego dumna. No, jakby na to nie patrzeć, ech, dzisiejszy Hollywood ostatnio wymyśla trochę pomysły, tak trochę z dupy. Prekursorem do tego jest ten Battleship. Ta dziwna adaptacja gry planszowej, która jest tak potwornie nudna, że trzeba wypić cały ekstrakt Monstera do trzeciej potęgi. Nie zaleca się potrójnie, ale nie jest zabronione, spokojnie. Więc no... Universal wymyślił, że postanowi zaadaptować grę planszową na realia filmowe. Nie wiem, są pewne pomysły, które Hollywood nie powinien tykać, ale mimo wszystko znajdą się jakieś kreatywne studia filmowe, żeby to opchnąć w prawie dwugodzinny film. PS, czekam na memy The Movie. Aczkolwiek... No, będą ciekawe rzeczy, bo będą spoilery. Tym razem w lepszej jakości, bo to z płyty już, tym razem nie z CDA. Ale będą spoilery, nie ma co ukrywać. Ale postaram się omówić takie najciekawsze rzeczy w Battleshipie, bo ten film jest no, potwornie nudny. To nie jest póki co najgorsze dzieło, bo najgorsze dopiero będzie przed nami. Well, it seems as though NASA is setting up shop right here in our own backyard. Today, the Beacon International Project was launched. Satellite dishes here on Oahu sending out very powerful signals into deep space with an attempt to communicate with anyone. Another round, birthday boy. That might be out there this week. A toast. Happy birthday, little brother, and I'm wishing you success and growth. Happiness. May this be a great year for you. It's gonna be great. It's gonna be a great year. No cóż, na zanim przejdziemy do jednej z ciekawszych scen tego filmu, wkrótce opiszemy sobie fabułę, a fabuła mniej więcej brzmi tak, że oczywiście stworzyli projekt Sygnał, gdzie oczywiście odkrywają jakąś nieznaną planetę. I tak, spoiler, będą kosmici! Tak, twórcy, żeby ten, no wiecie, adaptacja gry planszowej, która zaczęła od karteczki szkolnej w kratkę, miała w ogóle jakiś sens, nasi kreatywni producenci z Universalu postanowili, że dadzą kosmitów, żeby było ciekawe. Żeby nie było, że to będzie jakaś nudna adaptacja gierki w statki. Dajmy kosmitów, będzie ciekawie. W sumie nie tylko kosmitów, ale o tym za chwilę. What seems to be the problem? I want a chicken burrito. Johnny, chicken burrito her. Simp alert. Simp alert. It ain't happening. Chicken burrito her. Kitchen's closed, Hopper. What's your name? I'm hungry. Tak, musiał być w filmie jakiś, no, simp, który znalazł sobie ładną labadziarę, która jest głodna, bo chce... kurczaka z burrito. Oczywiście problem polega na tym, że kuchnia już jest zamknięta. Oczywiście jest, pojawia się tu nieco taki niezamierzonie śmieszny dialog, że... Jak masz na imię? Jestem głodna! Nakarm na simpie! I wiecie, co nasz simp robi? Ah!
powiem, że w imię, że znalazł jakąś zajebistą laskę, postanowił ukraść zasrane burrito za 4 stolce. Tak, nie przesłyszeliście się, no niestety nie zdążył, kiedy zamykali mu sklep, więc co zrobił? Nie poddał się chłop, po prostu postanowił ukraść. Wiecie, w imię znalezienia dobrej miłości, dokonajmy przestępstwa. No zajebisty pomysł, drogi simpie. How could this happen to me? I made my mistakes, got nowhere to run. The night goes on as I'm fading away. I'm sick of this life, I just wanna scream. How could this happen to me? Jaka normalna laska przyjmuje kradzione burrito? W ogóle podoba mi się to, że gościu musiał jeszcze wcześniej zostawić hajsidło, no bo wiecie, żeby też nie było, że kradnie, ale to nie usprawiedliwia, kurwa, złodzieja! Chłopie, czy ty wiesz, to, że dasz hajs, nie oznacza to, że ty nie ukradłeś nic. Ty się włamałeś, chłopie, i to, że dasz hajs, nie oznacza to, że nie jesteś już, łatka złodzieja ci się usuwa, no. No a po drugie, nie dziwota, że przyszła policja, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że geniusz zbrodni nie zauważył monitoringu. Ale jak dzielnie walczył, nawet jak dostał paralizatorem, co do swojej laski śledzi, żeby dać mu burrito, a potem dostaje już drugą dawkę prądu. No i oczywiście pada. Spokojnie, chłop żyje. No, tylko dowiadujemy się pewnego szkopułu całej tej sytuacji, czemu jego ziomuś jest nieco wkurwiony jego zachowaniem. A swoją drogą, come on, jaki normalny facet kradnie burrito tylko po to, żeby zaimponować dziewczynie? Chyba żaden normalny. Oh, by the way, that girl you were trying to impress last night? Do you know who her father is? Admiral Shane. He runs the whole damn fleet. So now you're messing with my job, my life! No to się spierdoliło, bo okazało się, że ta labadziara jest córką admirała. Miałem ten stereotyp, że jest to córka admirała. Oczywiście wkurzony kolega tak się wkurzył na niego, że jest dosłownie przegrywem życiowym, dosłownie. Ma 26 lat, nic nie robi, ma 46 dolców, zepsute auto, więc postanowił go wszcząć w marynarkę. Yay! It's heated it is, but a storm is brewing on the field as the scrappy USA team is butting heads with Japan. Score is 2-0 Japan. Now the US has been trailing all day. Team leader Alex Hopper has got to do something to rally the troops here. Turn it up! Big save, great save, it's Shane Stone Hopper. He does it every test today. What's wrong with you, drama queen? Get up, princess, come on! No cóż, jak najlepiej przedstawić amerykańską kulturę? No najlepiej najmniej popularnym sportem w Ameryce, czyli piłce nożnej, a.k.a. soccer. No bo wiecie, no bo futbol w Stanach to wiadomo, to jest... No... Przypierdalanie się o siłków, walczyć o owalną piłkę. Więc mówimy soccer w Stanach, ale okej. Mamy tu jeszcze kolejną bohaterkę, która sprawia, że jakimś cudem ten film nie będzie nużący. Czyli oczywiście mamy tą bohaterkę graną przez Rionę, czyli słynną piosenkarkę, która raczej z aktorstwem nie miała nic wspólnego. Stone Hopper has placed it perfectly. It takes a fortuitous bounce. Hopper is underneath it and onside.
No i po chłopie. A penalty kick has been awarded to the United States. Nagata made contact with Hopper inside the box. And by contact, you mean Nagata kicked him in the face. All right. Yeah, I'm fine. Stone Hopper has come up the field. I'm fine. I don't need your help. Gościu chce mu pomóc! Nie! Oleję pomoc, mimo że mam rozkwaszony ryj! Kosmici wspomniani! Tak, jest meteor z tymi kosmitami i do tego głazu jeszcze wrócimy. First off, I'd like to welcome you all to the RIMPAC International Naval War Games. And I'd like to welcome you on board the greatest fighting ship in American naval history. A, i prócz kosmitów i Riany, nie zapomnijmy o Lianie Nissonie. Bo wiecie, no bo już córka została już uratowana od porywaczy, więc Liam Neeson nie miał nic do roboty, więc zatrudnił się w tym blockbusterze, który adaptuje grę na pa, która polega na zestrzeliwaniu statku. Ech, piękna robota, co nie? Nie, piękna rola, no po prostu geniuszostwo. Mighty Mull, the USS Missouri. Bottom of World War II, during the battles of Iwo Jima. Hopper, you're covered. Keeping you on your toes. No nasz Hopper z Labadziarą oczywiście się spóźnili, ale to już i tak jest najmniejszy problem. No bo jest oczywiście ta konfa ogłoszenia nowej marynarki. Może przejdźmy dalej. What the actual shit? What? A lot of anger. Very perceptive of you. Is there anything besides anger in there, Mick? Not much. Your last therapist says that you lost the will to fight. Is that accurate? I lost my fight when I lost my legs. Okej, po tej dziwnej kłótni, której nie da się absolutnie wytłumaczyć, i oczywiście to, że nie wolno mówić Donalda Trumpa, bo może zostać wyrzucony za burtę, to docieramy do ośrodka rehabilitacyjnego i tam spotykamy tego czarnoskórego człowieka, który stracił ogólną wolę do walki, i do niego jeszcze wrócimy później. No, ta blondyna to w ogóle fizjoterapeutka. Nic ciekawego. Zastanawiam się, kiedy ten film nabierze rozpędu. What is it, Parker? Take a look at this. Nice one. It's a joke, right? I don't think so. My God. Hi. Dr. Negrady. Are you seeing what I'm seeing? The incoming tracks. Correct. I've got five distinct objects. Five distinct objects that are moving in formation. They're locked in on my signal. They're headed straight for me. Correct. Maybe we should call NASA. Mam zadzwonić do NASA? Mało dawno jacyś tam jakiś meteor. Myśleliśmy nad tym, czy to nie są jebani kosmici. Halo?
Halo? Dobra, rozłączyli się. NASA have called us. They're on the phone right now. Good morning, Mr. Zapata. NASA? We're tracking something splintering off of the main group. That's not splitting off. That thing is breaking apart. O, serio? Tak, oczywiście jest zbliżenie na te całe kamienie i okazuje się, że to nie jest meteor, tylko statki kosmiczne i tak obcy nadchodzą do naszej pięknej planety. The only element they've been able to identify is Laurentium. Laurentium? You gotta stop tapping. No właśnie, no to powinniście przestać tupać, bo to wygląda tak, jakbyście mieli ADHD i nie umieliście po prostu usiedzieć w miejscu, okej? Okay? Poważni technicy! Oczywiście chciałabym jeszcze się zatrzymać na chwilę, bo musimy poukładać całą fabułę, bo troszkę wątków się tam przypomniało. Poza tym, że są ci, wiadomo, kosmici, to nasz bohater nazywa się Hooper. Tak, gdyby nie napisy, to bym nie zapamiętałabym tego imienia, więc zapamiętajmy tylko to imię Hooper, który jest tym simpym nieudacznikiem podrywający córkę generała. Jego brat tam, wiadomo, zatrudnił go do marynarki. Jak na razie chłopowi to tak do końca nie wyszło, bo no przegrali mecz w piłkę nożną. Nie wiem czemu kurwa zdecydowano się na piłkę nożną w amerykańskim filmie, ale okej. Okay. Pewnie chcieli spopularyzować sokera. No, potem doszło do jakiejś roszady, oczywiście, pomiędzy Japończykiem a tym naszym bohaterem. Przy okazji jeszcze miał przejebane Williama Lissona. No i oczywiście te meteorytyty, które nie były meteorytami, tylko oczywiście statkami kosmicznymi spadł. Jeden z nich się oczywiście rozbił na kawałeczki, czyli nie dotarł w całości. No ale za to wylądował w Hongkongu i to tam nasi Chińczycy zbadali, że to nie jest obiekt z Ziemi. Tak, spotykamy jeszcze inne postacie, typu ten Kujon, który tupie nóżką, bo ma ADHD, i ten czarny bez nóg, który posiada protezy. No imion się chyba tak średnio pamięta. A przepraszam, ten nerd miał na imię Karl, Cole, whatever man. You ever seen anything like this? No. Weird, man. Wyjebane jajca! Ludzie mi mówili, żebym tego nie dotykał. Tymczasem Hooper dotknął tego i wyleciał na morze. Olejmy rozkazy! I chuj. No bo wiecie, no bo w sumie znaleźli sobie ten niezidentyfikowany obiekt, jest to wiadomo statek kosmiczny, dość typowy. Statek kosmiczny oczywiście poraża i robi coś jeszcze takiego. Tworzy pole siłowe, z którego oczywiście nasi bohaterowie są w totalnym potrzasku.
Normalnie przypomina mi się serial pod kopułą, który został wydany chyba rok później, ale chyba mamy tu mniej więcej ten poziom. Chociaż warto zaznaczyć, że sam serial jest oparty na powieści Stephena Kinga, więc widać, że ktoś tu się inspirował tą powieścią o ludziach zamkniętych w kopule. Lizę. It's not dead. Droga Riano, jest to oczywiście wielkie, ożywione, przerośnięte monstrum w formie statku kosmicznego. I tutaj można zauważyć pewną sekwencję, że tu mamy do czynienia z popłuczynami po Transformers, chociaż szczerze powiedziawszy, nawet najgorzej oceniana część Transformers, nawet taka część, którą bardziej nienawidzę, jak na przykład Wiek Zakłady, dawała więcej zdecydowanie fanu niż Battleship. Jeszcze o tym za chwilę wspomnę, czemu będzie więcej fanu. No bo w sumie będą cztery, no tak dużo w filmie się nie dzieje. Może poza tą sceną z burrito, które też było chyba symboliczne dla Michaela Baya. Ale szczerze powiedziawszy, no tutaj zaczyna się, no jeszcze w miarę ciekawie, no bo przedstawiamy, nie są nam kosmici, a konkretnie ożywione statki, które mają rozum, nawet wydają odgłosy, tworzą pola siłowe, a jeszcze na dodatek sprawiają, że nie ma sygnału. Oh no, jednak są trzy statki kosmiczne na jeden ponton. It's not fair! Oczywiście, żeby utrudnić zadanie naszym bohaterom, postanowili ich ogłuszyć. Ci kosmici ogłuszyć za pomocą jakiegoś pola, które sprawiało, że ludzie tracą słuch przez jakiś czas. Koniec części pierwszej!